Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, zemsta będzie sroga. Wygląda na to, że demokraci, obłędy lewactwa amerykańskiego, który doprowadził do napadu, najazdu na posiadłość Trumpa, osiągnęła szczyty. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które w zasadzie zawsze są demonetyzowane. No te oko za oko, które nadchodzi za 3 miesiące albo za 2 lata i 3 miesiące za to, co się stało na Florydzie, no to jest po prostu, no jest przewidywalne, tylko przez 250 lat nikt czegoś takiego nie robił. To jest precedens, żeby minister zdrowia, minister sprawiedliwości podpisał nakaz przeszukania. Całe to myślenie tych ludzi, którzy są obłąkani tym syndromem antytrumpowym, no to jest coś nieprawdopodobnego. Oni nie mają jakiegoś spójnego myślenia. To jest jakieś pomylenie. To jest pomylenie, to obłąkanie. I teraz jak się popatrzy na te wszystkie komunistyczne środki przekazu, te partii demokratycznej, to co oni robią, cały ten kompleks propagandy, który jest ślepy. No, z naszego punktu widzenia wydaje nam się, że oni są ślepi, no, ale oni robią to z premedytacją. Oni robią z premedytacją to, że tłumaczą ministra sprawiedliwości, że ten najazd był prawidłowy i był wymagany, a nie to, że to jest jakiś ruch bardzo niebezpieczny dla demokracji, no i dla całego społeczeństwa i dla całego kraju. Ten najazd na Mar-a-Lago, cały ten ministerstwo i Federalne Biuro Śledcze przesunęło Amerykę, przesunęły Stany Zjednoczone do kategorii krajów, które w zasadzie, gdzie partie rządzące ścigają politycznie partie opozycyjne. To tego, czegoś takiego w Ameryce nie było. Nie było czegoś takiego, żeby administracja aktualnie rządząca używała swoich instytucji prawnych, czy sprawiedliwości, czy wykonawczej, policji, wojska do ścigania przeciwnika politycznego. No a tu się stało. 2022 rok, sierpień, coś takiego się stało. Do tej pory nie było żadnego ministra sprawiedliwości, który by podpisał zezwolenie na taki najazd byłego prezydenta, gdzie można by było oskarżyć go o przestępstwa kryminalne. No tam głupoty piszą o szpiegostwie, o bombach atomowych i tak dalej, i tak dalej. No ale to naprawdę trzeba być kretynem, żeby myśleć, że społeczeństwo amerykańskie jest tak skretyniałe. Te lewackie środki przekazu, no to tłumaczą, że ten poniedziałkowy najazd, no to taki normalna walka z przestępczością. No w Filadelfii, w San Francisco, tam jest smród, brud i ubóstwo, tam są morderstwa. W San Francisco można ukraść do $950. Narkotyki są we wszystkich miastach amerykańskich sprzedawane na oczach wszystkich, a tutaj FBI wysyła swoich ludzi do posesji prezydenckiej. Cała ta komunistyczna stolica Waszyngton, no to jest wypełniona. Wypełniona jest tymi lewakami. No i oni teraz wszystkie te wagony, wszystkie te furmanki zrobili taki jeden wielki okrąg, tak jak farmerzy, czyli Amerykanie, co jechali na zachód, kiedy ich Indianie napadali. I oni po prostu się zamknęli w tym kole powozów i wozów, no i bronią tych swoich komunistów. Czarownica Nancy Pelosi, no to ona jest tą
przewodniczącą większości w Izbie Reprezentantów, no to zaczęła głupoty opowiadać, że nikt nie jest ponad prawem. Nikt nie jest ponad prawem. No i teraz wszystkie te gazety, telewizja, prasa lewacka papuguje, że nikt nie jest ponad prawem. Magazyn Atlantyk, no on był założony w 1870 latach, no ale też lewacki, w sumie to należy do żony, do żony Jobsa. No i tam w zasadzie taki jeden z tytułów to był taki, że Stany Zjednoczone nie są republiką bananową, że na pewno nie są republiką bananową, dlatego że FBI weszło do domu byłego prezydenta i to udowadnia, że Ameryka nie jest republiką bananową. Czyli debile komuniści przekonują normalnych, że wejście to jest dobra rzecz, że to w Afryce Bananowej wchodzą, ale w Ameryce wchodzą lepiej. No, komunizm amerykański niby ma być lepszy niż na jakimkolwiek kraju. No oni tam napisali, że to są fundamenty sprawiedliwości, że to są sprawy pryncypialne i ktokolwiek popełni przestępstwo, jakoś sprawy kryminalne, no to musi być odpowiadać za nie. Washington Post, następna komunistyczna szczekaczka, no to tam w zasadzie tłumaczyli, że no, śledztwo przeciwko prezydentom, czy byłym prezydentom, to są na porządku dziennym, na przykład w Izraelu są na porządku dziennym, to i w Ameryce powinny być na porządku dziennym. W Nowym Jorku New York Times, czyli następna gazinówka, tłumaczy, że nie, no prokuratura, minister sprawiedliwości, oni wszyscy tam tak dokładnie to wszystko sprawdzali i kiedy podjęli decyzję, dlatego cała ta sytuacja musi być bardzo, bardzo poważna. No ludzie się śmieją, każdy normalny człowiek w Ameryce się śmieje z tego, to no płacze, śmieje się przez łzy. Wychodzą i mówią, ciągną jakichś profesorków prawa, którzy tłumaczą, że sędzia, który podpisał ten nakaz przeszukania, no to musiał mieć podstawy, bo inaczej by nie podpisał. No i to jest całe zawodowa organizacja. No widać, jaka to zawodowa organizacja, kiedy były cały ten cyrk i hochsztaplerstwo i fabrykacja i zmyślanie na temat tego Trumpa i zmowy z Putinem. To wszystko było oszukane, zrobione przez amerykańskie KGB, czyli FBI. No jeszcze gorzej to jest to, że całe lewactwo tłumaczy ludziom, że oni są stuknięci. Także jeżeli ktoś uważa, że to jest po prostu jedno wielkie oszukaństwo, no to oni krzyczą na nas, że jesteśmy stuknięci i że jesteśmy po prostu chcemy żyć bez prawa. No, jak zwykle komunistyczne, orwellowska interpretacja, łapaj złodzieja, tak? Łapaj złodzieja na tym poziomie. Washington Post, następna komunistyczna szczekaczka, no to teraz tłumaczyła, że no oni mają, komuniści mają ludzi, którzy sprawdzają ekstremistów. No i każdy w zasadzie w Ameryce dzisiaj, kto ma spojrzenie, światopogląd konserwatywny, czy prawie, że jest republikaninem, no to jest ekstremistą. Ekstremistą jest przezywany faszystą. Także jakakolwiek krytyka FBI, no to teraz oni krzyczą, że to jest brak poszanowania dla rządu. No jak komuniści mogą w ten sposób mówić, no to jest nieprawdopodobne. No i że każda taka krytyka, no to jest popychanie w kierunku przemocy. No ich logika i ich polityka jest po prostu nie do zaakceptowania. To jest...
No, zmieni się w listopadzie. Komuniści tłumaczą, że republikanie się pompują tym. No to nie ma się co pompować. Każdy normalny człowiek patrzy i wie, co się dzieje. No i krytykuje Ministerstwo Sprawiedliwości, komuniści mówią, że krytyka Ministerstwa Sprawiedliwości jest nielegalna prawie. Tak, także jest tyle rzeczy w Ameryce, zabrali fundusze policji, krytykują wszystkich naokoło, no ale komunista może, tak? No bo to w komunizmie to jest tak, że kali ukraść dobrze, kalemu ukraść niedobrze. Jak się popatrzy no ostatnie tam 100, 150, 250 lat, no to wszyscy ci politycy rozumieli, że w zasadzie taki przewodnik polityczny, no to jeżeli jest partia opozycyjna, no to trzeba być bardzo delikatnym to, co się dzieje, no bo wszystkie te oskarżenia o sprawy kryminalne, no to prędzej czy później, no to wraca jakby bumerang z powrotem. Wszystkie te organizacje, wojsko, FBI, CIA, no to do tej pory były zawsze takie niepolityczne, bezpolityczne. Teraz to wszystko zostało użyte przez komunistów jako silne ramię Partii Demokratów, no ale niestety dla nich w Ameryce jest rząd, system dwupartyjny i dopóki nie zabiją wszystkich 80 milionów republikanów, no to będzie zawsze rząd dwupartyjny. No i to się niedobrze skończy, no bo ta poprzeczka została obniżona strasznie w tym momencie, kiedy zaczęli ścigać Trumpa, między innymi ten sławny impeachment, kiedy Trump zadzwonił do Zełenskiego i się pytał, mówi, słuchaj, co tam się działo, dlaczego Joe Biden, czyli dzisiejszy prezydent, nakazał tobie, żebyś wyrzucił swojego prokuratora, albo jak nie wyrzucisz, to amerykański podatnik nie da wam $60 milionów. $60 milionów dla Ukrainy w tym czasie, no to było dosyć mało, bo teraz Ameryka dała Ukrainie 40 miliardów, później dała następne 40 miliardów, czyli za pierwszym razem mniej więcej $1000 na każdego Ukraińca, no a później następny $1000 na każdego Ukraińca, no bo tam jest 40 milionów, 40 miliardów, no to jest równe dzielenie. Garland, czyli minister sprawiedliwości, no on przeleciał bardzo szybko i powiedział, że w oczach prawa, no to wszyscy są równi i dlatego trzeba ścigać każdego i wszędzie. No i się bardzo pienił, kiedy ludzie go krytykowali i on tu mówił, że nie można krytykować. No po tym całym, po tej całej wpadce, kiedy były te wszystkie dokumenty, te dossier Steele, czyli ta kartoteka Steele, to wszystko sfabrykowane za pieniądze Clintonów, no to nie można im wierzyć. No demokraci, no to myślą idiotycznie albo marzą o tym, że to pomoże demokratom w 2022 w wyborach międzyprezydenckich wygrać, no i że to im pomoże zniszczyć kandydaturę Trumpa w 2024. No akurat teraz jak nawet Trump nie chciał być kandydatem, no to teraz już chyba zdecydowanie będzie, no bo to, co się dzieje, no to jest po prostu nieprawdopodobne. No, wszystkie takie precedensy, no to się powtarzają. Jimmy Carter podpisał i kongres w zasadzie się zgodził. Taki był niezależny komitet do spraw badania w 1968 roku. No i później, 20 lat potem, Clinton został w sumie, dostał ten impeachment, czyli no była próba jego usunięcia.
Jeżeli teraz każdy normalny, no to wie, że to jest prześladowanie Trumpa i tam nic innego nie ma. No i tak jak tą furtkę teraz otworzyli, to tak jak Trump był 45. prezydentem, bo Biden, Barack Muhammad Obama był 44., teraz 46. jest Biden, no to 47., no to teraz te prawa, które będą robione, czy te wszystko, cała ta zemsta będzie po prostu nieprawdopodobna. Jak Izba Reprezentantów i Izba Senatu przejdzie w ręce Republikanów, Ministerstwo Sprawiedliwości przejdzie w ręce Republikanów, no to wtedy się zacznie. To wtedy się zacznie, będą wysyłać śledczych z FBI, bo wtedy FBI będzie wyczyszczone z komunistów. No i będą przesłuchania Bidena, Huntera, Baracka Obamy, Holdera, James Comey, ci wszyscy byli komuniści, oni wszyscy będą po prostu sprawdzać. No, będzie tak zwane oko za oko. Teraz ta zemsta może nawet przyjść dużo, dużo wcześniej, bo dlatego, że kongres przejdzie w ręce Republikanów. No i te Republikanie będą robili to samo, co idioci i demokraci. Demokraci, ten komitet dotyczący 6 stycznia, oni wyrzucili reprezentantów republikańskich, tych, którzy Republikanie chcieli. Wybrali sobie paru zdrajców, którzy po prostu śpiewali tak jak demokraci. No i teraz będzie tak, że wszystkie te badania, czy ten Ilhan Omar, czy Eric Swalwell, czy Adam Schiff, wszyscy ci oszukańcy, wszyscy ci, co fabrykowali te sprawy dla Trumpa, no to będzie jednostronny komitet, no bo to zostało tak zapoczątkowane przez Nancy Pelosi. Ona po prostu doszła do wniosku, że nie ma dwupartyjnego współdziałania, że demokraci będą sądzili. No i teraz za pół roku będą Republikanie. To nie jest dobre. To nie jest dobre. To jest najgorsze, co może się stać. Przepraszam, oko za oko i ta polityka zemsty. No ale teraz, co środki przekazu zrobiły i co zrobiła Partia Demokratów, no to jest idiotyczne. To jest idiotyczne, że pozwolono na ten najazd. To jest idiotyczne, że się popiera ten najazd, że już nie ma tych ograniczeń partyjnych, że wszystko, na wszystko jest zezwolenie. No tyle tylko, że dla całego narodu, no to nie jest to najlepsze. Dla całego państwa to nie jest najlepsze. Dla obydwu partii w sumie to nie jest najlepsze. To jest to, co demokraci teraz zrobili przez ostatnie 2 lata tej prezydentury Bidena. No to oni naprawdę zrobili bananową Afrykę z Ameryki. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. No widzicie, co się dzieje. FBI, niby organizacja, która powinna być partyjnie niezależna, została ukradziona przez komunistów, no i jest używana jak typowe, klasyczne, takie książkowe KGB. To jest nieprawdopodobne, że doszło do czegoś takiego w Ameryce. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, kogo wybraliście. Wybraliście komunistów, którzy po prostu mają w nosie sprawiedliwość, mają w nosie demokrację. Partia Demokratów już nie powinna się nazywać Partią Demokratów, powinna się nazywać jedyna partia Stanów Zjednoczonych. No i oni do tego chcą doprowadzić, no ale nie da rady do tego doprowadzić. Normalni zawsze wygrywają. Zdrowia dla normalnych.